Так się stało, że jestem tu ze statka na bal. Ze szpitalu wczoraj i dzisiaj jestem w Warszawie, aby spotkać się tu, aby usłyszeć tych kilka dobrych słów, od których poczuję, że to jest najlepszym zabiegiem dla mnie. Nie chcę zaczynać od tych 13 lat, kiedy złożyłem przysięgę i podjęłam walkę o wolność ojczyzny. To za długo. Nie będę opowiadać o areszcie, o więzieniach, o Warkucie, o Syberii, ale dziś cierpię, bo mam rozbitą czaszkę, mam złamane palce w drzwiach i to wszystko przeżyliśmy. Rodzice i ja mieliśmy wyrok 60 lat lagrów stalinowskich, z których prawie 20 odbyliśmy. Może lepiej będzie i krócej to będzie i spokojniej, jak Państwu opowiem, jak żyjemy teraz na tych Kresach Wschodnich, jak jest teraz, że komunizm panuje i ta czerwona zaraza jest taka straszna, że tak dokucza nam, tylko jesteśmy wierni, wierni Bogu i ojczyźnie i nigdy nie zdradziliśmy. Nieraz słychać od historyków, że Armia Krajowa przegrała. Nigdy z tym się nie pogodzę. Może nie wygraliśmy. Ale nie straciliśmy ducha polskiego. Po rozwiązaniu Armii Krajowej w 1945 roku i zniesieniu przysięgi nie pogodziliśmy się z tym. I przyjęliśmy przez parę miesięcy, powtórnie złożyliśmy przysięgę, żeby iść dalej pod sztandarem Armii Krajowej. I do dziś idziemy pod tym sztandarem, bo dla nas nie skończyła się jeszcze walka. Co prawda, nie mamy tak wielkiej nadziei na szybki powrót ojczyzny, ale dzisiaj walczymy o godność człowieka, o godność Polaka, która tak bardzo u nas niszczy się. Pod pierwszym numerem to jesteśmy my wrogiem dla nich. Polska i Polacy tam mieszkający. I dlatego, nie zważając na to wszystko, kochani, jak mamy, dobrze nam, źle, nie krzyczymy, ale robimy swoje sprawy. Robimy renowację cmentarzy, sprzątamy, składamy się na paliwo i jedziemy na cmentarz. 16 lat jestem prezesem Stowarzyszenia Związku Żołnierzy Armii Krajowej. I tych 16 lat jeżdżę do kraju, a czasami i dwa razy na miesiąc i trzy, za swoje pieniądze. Bo mówią, że muszę mieć delegację. A kto mnie wypisze? Stowarzyszenie jest nielegalne, niezarejestrowane u władz białoruskich. Związek jest nielegalny polski. Jestem prezesem, mam wojsko i zajmuję stanowisko generała, bo rządzę jedyna, więcej nikomu nie podlegamy. Same sobie. Mamy zdrowie, jedziemy. Decyzja. Na wielki żal, że koledzy moje ze stowarzyszenia są niepiśmienne. A stało się tylko dlatego, że ostatnie lata dochodzili już z wiosek, z roli, mieli po parę klasy tego wykształcenia, potem lagry stalinowskie, śmierć, powrót przez 10-15 lat
и оборы колхозы, и венцы ниц не видели в своем житю. Але, шановне панство, запрашам до нас на те креси всходнє, щоб научилися, як кохать ойчизне, як кохать вяри нашому польському, як шановати наші традиції і як жити в таких варунках, яких ми живемо. Якби не було на початку, мали ми й мами ужин до справ комбатанту. Я не хочу повідати і не нажекам. Як я мали можливості в спіралі, може ти було замало, може би то не мали можливості. Але з часом повстали фундації, стоважішення, так як Одра Нєман, Лагерніков і різні фундації. І вони почалися старати. Пішо посетки внесків, писали до влад, щоб помогли. Помогли для тих комбатантів за границю, щоб можна їх було запросити ту, щоб приїхати, щоб чутися на правду чоловіком. Бо рано встаєш і вечором в телевізії, в газетах слышиш тільки бандиті, недобитки польські. Але так не розмишля. А хто вони для нас? Ну, власне. Чи можемо ми ображатися на них, на тих глупих червоних комуністів?